Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, a to jest nasza fontanna młodości i trochę rzeczy, które miało miejsce poza nagraniem. Otóż, moi drodzy, poza nagraniem wybrałem się w to oto tutaj szalone miejsce. Pokonałem jednego dzika. Pierwszego dzika, którego gdzieś tutaj klip, bo włączyłem nagrywanie, także gdzieś ten klip będzie tu nagrany. Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, a to jest guziec, który próbuje nas, kurczę, bezczelnie tu. O kurczę. O kurczę, już po nas. Zostaw mnie, dziku. Nawet nie wiedziałem, że tu jest, kurczę, dzik. Niech to dunder świśnie. Daj mi żyćko jakieś, kurczę. Średnio to wygląda, szczerze powiedziawszy. Mamy tylko dwie włócznie w ogóle. No i lipa. Dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Zostałem pokonany przez dzika, niech to... I rzucony jako taki dodatek. No ale w każdym razie, udało się pokonać tego dzika i jest wyśmienicie, tylko dalej nie mamy, kurczę, longsticków, czyli tych długich patyczków. Dzięki którym będziemy w stanie, proszę ja ciebie, czy ja mam młotek tutaj, mam tu młotek, wyśmienicie, dobra. Ten kamienny nożyk to jest porażka jakaś, trzeba się zastanowić nad czymś lepszym. Ale w każdym razie, kilka rzeczy udało się zmontować, kilka rzeczy udało się zbudować i mamy między innymi właśnie taki wózeczek, proszę ja ciebie, proszę bardzo. Fantastyczna sprawa, bardzo mnie to cieszy. Znacznie ułatwi nam to transport przeróżnych różności i rzeczy. Bardzo nam się przyda w każdym razie. Tu mamy, jak widzicie, taki fajny śmietnik już. Powolutku się robi. Wezmę trzy sznurki, bo one się przydadzą. One się przydadzą, gdyż iż ponieważ obawiam się, że będziemy musieli wdrapać się na jakieś drzewo po drodze. Ale tak, udało mi się również zginąć. W ogóle, oczywiście, dzik musiał mnie pokonać, poległem. Powiedz mi jednocześnie, czy my mamy nowe jakieś schematy w ogóle. Bo z tego dzika całkiem sporo rzeczy wpadło. Tutaj mamy jakieś tłuszcze zwierzęce, jakąś skórę, jakieś, kurcze, surowe mięso, jakiś boar tusks, czyli te kły. A, czyli tak długo jak tego nie wezmę, to jest okej, tak? Ale że one dają pożywienia, o panie. Ty, to świetna rzecz. Mamy jeszcze jakieś daktyle? Ty, ja bym to wysuszył od razu. Nie mamy. No szkoda. Ale tak, jako iż wygląda to jak wygląda, to chciałbym przede wszystkim... Młotek upuszczę, bo nie jest mi w tej chwili w ogóle potrzebny tutaj. Nóż niestety również. Obsydianowa piła także się teraz nie przyda. I kilof również nie wydaje mi się być w tym momencie jakoś super, hiper przydatny. Zdobyliśmy całkiem sporo. Zdobyliśmy całkiem sporo tych big branchów. Czyli tych trzonków, zdaje się. Leżą sobie one teraz o tutaj. I tak się, kurczę, zacząłem zastanawiać. Ty! A co my mamy ciekawego teraz do wykraftowania? No i wychodzi na to, że mamy jakieś, kurczę, coś. Jakąś zupę, okej, kumam. Jakieś ciostki możemy zrobić z jajka i z tego czegoś. O panie, fajnie. Ciekawe, jak długo będą one mogły leżeć. I proszę ja ciebie, to na czym mi jeszcze zależy. No to właśnie, tutaj brakuje właśnie między innymi tego patyka. Niestety. Ale chciałbym zobaczyć łódkę. Tak. Co ja muszę zrobić, żeby mieć ten dried hide? Can be created from processed hide. Super, ale co to jest ten processed hide? To jest to, czyli ta skóra, dobra. I tutaj trzeba by było zbudować w takim razie to coś do suszenia skór. Czyli... Potrzebowalibyśmy to, kurczę, postawić gdzieś chociaż na razie. Gdzie jest to stanowisko do suszenia skór?
Asiok w tej chwili mnie nie interesuje. To jest to. Tak, to jest to. Dobra. Ja podniosę te trzy bręcze, bo widzę, że możemy już to wybudować. Także całkiem spoko. Nawet bardzo bym powiedział. Bo to oznacza, że będziemy mogli wytworzyć nową łódź. Nową łódź, dzięki której będziemy mogli zwiedzać sobie świat. I najprawdopodobniej w ogóle tam będzie możliwość już dodania jakiejś skrzynki czy czegoś takiego. Także ja gernę sobie to właśnie wykorzystam i wybuduję. Proszę ja ciebie, czemu? Czemu nie uznaję tego, że mam młotek, jeżeli on leży na przykład na ziemi przed bazą? Buduj, proszę ja ciebie, dziękuję ci bardzo. Dobra, co ja tu muszę zrobić teraz? Cyk, cyk. No place, no pewnie, że tak. Work, okej. Okay. I teraz, aha, to jest wygarbowana skóra. A ja teraz potrzebuję wybudować ten hasiok, żeby suszyć tę skórę, czyli... To. Czyli kurczę to. Dobra, czyli to oznacza z kolei, że będziemy musieli... będziemy musieli tak czy inaczej pójść po te długie patyki. Także dobra, nie ma co tutaj kurczę się rozdrabniać w żaden sposób. Tylko trzeba się udać po te badylki. Udźwigu ma taka skrzyneczka na takim hasioku, czyli całkiem super, bo to jest tyle samo, co ma normalna skrzynia. Cieszy mnie, że słońce wstało. To już w ogóle. Też z takich ciekawostek użarł mnie jakiś wąż. Niestety. Jak widać, zdążyłem się również przeziębić. Bo niestety tutaj już widzę, że pierwszy poziom jest takiego katarku. Gdzie są te patyki? Czy to się nie zalicza jako patyki? Nie pamiętam, kurczę, właśnie. Ale zwykłe patyczki też tu widzę. O Jezus, dobra. Już widzę, widzę piesa preriowego. Cokolwiek to tam było. Na razie widzi mnie ten. Dzięki. I tu gdzieś był jeszcze jeden. Chyba, że już odpuścił całkowicie, to bardzo mnie to cieszy. Kiedoki. Muszę uważać na te czerwone badziewie. Bo to zadaje obrażenia. Dobra. Długie patyczki. Tak, oczywiście, że tak, fantastycznie. Dziękuję. Trzy. Im więcej, tym lepiej tak naprawdę. Całkiem sporo ich, kurczę, potrzeba. Tutaj będzie 4, to jeszcze tam kawałek. Nie wiem tylko czy... Czekaj, to? To, dobra. Nie wiem w jaki sposób to się zmieściło w tym, ale okej. Czy ja potrzebuję jeszcze zwykłych małych patyczków? I czy tamto się zalicza również do tego czego potrzebuję? Czekaj, pokaż mi to. Jezu! Jak ja mam z tym walczyć, jak to tak lata? O kurcze! Jak? No! Co ty mówisz w ogóle? No weź se nie rób żartów w ogóle ze mnie, ty no! Boże, co za dramat! Najgorzej na świecie po prostu. Chodź tu. I gdzie są te moje rzeczy teraz? Oddawaj te włócznie. A strzałę to gdzie rzuciłem? No pewnie, kurczę, wszystko gdzieś przesiałem. A, to nie to. To ja tego nie chcę. Tego też nie. Gdzie jest moja strzała, ja się pytam. Poleciała, kurcze pieczone. Derby to świsnął, no.
Dobra, zabierz wszystko. Au. Zapomniałem, że to kurczę też mi sprawia ból i obrażenia mi zadaje. Gdzie on jest? No i... Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Dobra, daj mi to. A my lecimy dalej z tematem. Bo gdzieś tam... Z tego co kojarzę... Może nie z tego co kojarzę, co po prostu z tego co widziałem po mapce. Gdzieś tam się udało nam kiedyś odblokować. Dobra, go Power Ranger, bo tu kurczę ten jarząb lata. Strasznie denerwujący zwierz. Orłowiwerna jakaś, czy cokolwiek to tam było. No, a my się musimy udać tu po lewej, dobrze. Jezu, następny gałgan. O! Nie najgorzej. Taka wyprawa życia trochę po surowce, kurczę. I tylko raz udało się umrzeć. Także nie ma źle. Czekaj, to już zebrałem. Dobra, jest. Kurczę, żebym ja... Czemu ja wcześniej tutaj nie przyszedłem, w sensie takiego wózeczka sobie nie zrobiłem, no. Zgałganiłem troszeczkę. Nie ma co się oszukiwać. Dobra. Nawet bardzo zgałganiłem pod tym względem. A czekaj, jeszcze jak tu jestem. To z tego od razu też sobie wezmę, co nie? Because why not? No. Dobra, w każdym razie mamy patyki, także ja już jestem przeszczęśliwy. Stworzymy jeszcze jedną skrzynię, która jak najbardziej nam się przyda. W jakiś sposób chciałbym sobie posegregować troszeczkę ten ekwipunek, który tam mamy. Przestańcie mnie atakować z takiej odległości, no przecież wy macie taki range. To jest coś niesamowitego po prostu. O, moje liście, które kiedyś tu zostawiłem, no proszę. A czekaj. Weź to. Nie mogę tego naprawić. Czekaj, a to? Też nie. Dobra. Czyli to nie te liście po prostu. Ale tak, musimy naprawić swoje przedmioty, te wszystkie ubranka, proszę ja ciebie. I wyruszymy w szaloną podróż. Gdyż jak to ładnie żeście określili. Tutaj zwiedzanie mapy to... O, mogę podnosić nawet niosąc to, nieźle. Zwiedzanie tej mapy i eksploracja to nie tylko... Znaczy to nie jest jedyna rzecz, którą można tu robić, bo tam on na przykład na szczyt bym chciał się w końcu udać. Pewnie kiedyś się w końcu uda. Ale kiedy? O, tu jest na przykład reszta liści, które tu wyrzuciłem gdzieś po drodze kiedyś.
No i dobra, proszę ja ciebie, jesteśmy w bazie, proszę ja ciebie, a to oznacza, że... Aha, strzały też zgubiłem. Dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Tak jak wspomniałem, również chciałbym troszeczkę tu posprzątać. Dobra, Massive Stone'y to mi daj. O kurcze, niech to. Dobra, tak będzie szybciej. Trochę taki bałagan tutaj w tym naszym domku jest. Daj liście też. Dobra, ten Massive Stone, ja go wyrzucę po prostu gdzieś tu. Daj mi te kwiatki od razu, też się przydadzą. Dobra. Czy one nie mają aż tak dużo wagi, także spoko. Te cztery jeszcze, bo się udało. Trzeba będzie to usmażyć w ogóle jeszcze, o panie. Dobra, dajmy to też tutaj, włócznie mi możesz oddać, dziękuję bardzo. I w końcu zrobię tu jakiś minimalny, chociaż kurczę, porządek. Jak to wygląda? No lepiej, kurczę, lepiej. Mogę to dać? Nie mogę tego dać. Mogę to dać? Nie mam tego już. Dobrze. Oda. Trudno. Dobra, jakoś takim pół na pół porządek, ale zawsze. Tylko dwa zostały? Ty, wydawało mi się, że więcej tego jest. Gdzie jest reszta? Ty, no bez żartów. Tego tu całkiem sporo miałem. Halo. Oszustwo jawne. No już, nie panikuj, no. Pytanie, czy ja potrzebuję czegoś konkretnego, żeby naprawić sobie ten do rozpalania ognia. Dobra, co ja potrzebuję, żeby to naprawić? Patyczek. Lux. Czy ty żeś się właśnie, kurczę, zranił? Dobra, ja nie będę pracował w no... Nie będę pracował w takich warunkach, proszę ja ciebie. Żartujesz, że nie mogę tu wleźć? Co by tu upuścić? No sznurki w sumie chyba. Ty, no bez żartu. No weź se, nie żartuj nawet, no ludzie złoci, co to jest w ogóle, ty? Żebym ja nie mógł wejść do własnego domu. Tu mogłem skrzynkę jakoś postawić, żeby się udało wtedy to jakoś tak ładnie ogarnąć. Dobra, teraz powinno być ok. Mogę na przykład tę skrzynkę przestawić. Change, move. Nie mogę, bo tutaj są rzeczy. Aha, takie rzeczy, takie buty. Dobra, jedną sobie zostawię, to na pewno. Dobra, i teraz tak. Jako, że znowu, kurczę, wszystko jest pełne. Ja bym musiał tak naprawdę jeszcze jedną skrzynkę zbudować. I tę skrzynkę myślę, że moglibyśmy postawić sobie tu i spróbować wtedy. Oczywiście tylko spróbować. Gdzie to, kurczę, jest? Gdzie ta skrzyneczku? Halo? Tutaj jest, dobra. Place, tak. Cyk, cyk, tak. Dziękuję. Teraz pytanie moje brzmi, czy biorąc rzeczy stąd, jestem w stanie to wszystko wrzucić tam.
W sensie bez wchodzenia do środka, nie? Nie. O, mogę. No i spoko. Mnie to pasuje. Dobra, a czego ja potrzebuję, żeby ulepszyć taką ścianę? Do lepszej ściany. Nie da się ulepszyć do lepszej ściany. Okej, kuma. Dobra, daj mi tego Massive Stone'a. Sobie zaraz rozpalimy. A poprzez zaraz mam na myśli rano. Dziękuję. No, piękne słoneczko, wyśmienicie. Dobra, oddajmy ten kamień tu. Z rzeczy, które są palące, to trzeba by było naprawić to. Kurczę, rozpalić to. Ale dlaczego nie mogę tutaj dodać fuela? Ja to muszę serio mieć przy sobie wszystko? Select Tinder. Heh, nie. dobra, czyli tego nie mogę użyć, bez sensu trochę, ale okej. A daj mi więcej tych patyczków, dużo ich mamy. Dobra, niech się pali 9 godzin. No. Zaraz coś zjesz, jak tylko rozpalisz ogień. Dziękuję. Dobra, wytwórz. Spoko sprawa. Zróbmy jajecznicę, bo jeszcze mamy 6. Dobra, już więcej nie ma niestety. To jest git. Zróbmy jeszcze to. O, level 3 cooking. Nice. Aż ciekawy jestem, co mi to da. Dobra, to już też się skończyło. Tu już się nic nie tego. Okej, kumam. Tego nie mamy. To możemy zrobić i tego potrzebujemy trochę. Powiedzmy ze 4. I na pewno to by się przydały ze 3 takie. I takie ze 2 chociaż. Aha, koniec czasu już, tak? Czy mogę dodać... Extinguish. Dlaczego nie mogę dodać tu niczego? Bandaż. Czego ja tu potrzebuję, żeby zrobić bandaż? Eukaliptus. No właśnie, kurczę. No właśnie. Dobra. Mamy sporo jedzenia. Trzeba by to było coś zjeść. Dobra. Również trzeba byłoby się napić. No padał deszcz i już nic nie ma. Żartujesz. A tyle czasu padało. Jakby to szynszyl normalnie, wiecie. Czy ja coś mogę tutaj dodać do suszenia się? Nie. Okej. Okay. No to co? No to mamy jakieś tam środki, żeby się bandażować i jakoś to przeżyć. Super. Cieszy mnie to niezmiernie. Myślę, że to jedzenie będziemy ze sobą nosić. Czy coś do picia mamy? Szkoda mi tych cytrusków, ale trudno się mówi, żyje się dalej. Tu jest ok, tu jest ok, tu jest ok. Dobra, wytwórzmy w takim razie może lepszą włócznię, co? Albo sprawdźmy jeszcze właśnie charakter. Mam jeszcze jeden punkcik do wydania, proszę ja ciebie. Cóż my tu mamy? Kosztować nas to będzie 3 punkty, tak na dobrą sprawę. Aha. Podobno jest jakiś punkt, który daje nam 10% więcej skill pointsów. Okej. Okay. Every 5. O kurczę, dobra, to tego potrzebujemy jak najbardziej. Bierzemy w expa, a potem w to. Pokaż mi, co ja muszę zrobić, żeby... Aha, bambusowy kijek. To takich rzeczy to nie mam.
do czegoś ten ząb pisaliście, że warto byłoby wykorzystać tego dzika. Chemistry Workbench. Tak naprawdę split loga jeszcze potrzebuję tylko, żeby zrobić Chemistry Workbench. To możemy sobie zrobić, w sumie. Jakieś drzewo tu jeszcze jest. No weź to. Split. Dlaczego ja cały czas zostawiam jakieś przedmioty, które są mi niezwykle bardzo potrzebne? Czekaj. Dobra. Tu jest ok. Tutaj pracuj, dziękuję najmocniej. No i co taki pociągający jesteś? Czekaj. Skończy zaraz na tym, że będziemy musieli powiększyć trochę naszą bazę. Czekaj, czy ja mogę to przenieść? Mogę to przenieść. Dobra, move. To też przenieś. Dzięki. Czy mogę tu dobudować coś? Kraftuj, podłoga, proszę ciebie. Gdzie to są podłogi? Tu są podłogi. Place, tak. O, mogę. Dobra, na razie coś takiego. Czy ja mogę to, które jeszcze nie jest zbudowane, przenieść? Już tu dach jest, kurczę, nie chcę tego przenosić, ale dobra, trudno. Mów. Mogę! Wyśmienicie wręcz. Nie, chcę to przenieść. Okej. I to, proszę, ja ciebie, może nie w ten sposób, ale chcę to przenieść również, nie to. To chcę przenieść. Tu. Zginęła mi gdzieś podłoga. No co tu w ogóle się dzieje? No bez żartu. Podłogę mi zakosili. Złodzieje jedne. Czekaj. Place. Umieść. Dziękuję. Jak najbardziej. No co, znowu jest ciemno. Dziękuję. Na pewno zbuduj. Tutaj też bym chciał to zbudować. Dobra. Mów. I to przenieś sobie tu. W sumie mamy tych patyków trochę. Mogę trochę rozbudować tę bazę, nie? I tu już brakuje tych elementów, ale nie znaczy to, że nie mogę niczego tutaj, kurczę, nie postawić. Czekaj. Mów to też. Daj to tu. I myślę, że na środku tu możemy walnąć ten stół alchemiczny. Czekaj, to jest improved workbench, czy... Czy ja mogę to upgrade'ować? Mogę to upgrade'ować! Do czego? Ja chcę to ulepszyć. Buduj. Czy to oznacza, że ja dostałem już ten punkcik, czy nie? Nie. Buduj, kurczę, stół alchemiczny. Będziemy ważyć później mikstury. Iron Flint. Okej. Co my tu mamy jeszcze? Obsidian Spear.
Obsidian Knife Blade, żeby zrobić obsydianową strzałę. Znaczy tą włócznię, okej, okay, kumam. No to weź. Wytwórz. I weź od razu, wytwórz proszę ja ciebie jedną taką włócznię chociaż. No i spoko, dostaliśmy skill pointsa. Pol. Czy ja mogę zrobić strzały jakieś teraz? Nie za bardzo. A co ja mogę zrobić tu w takim razie? O! I to znaczy, że ja już nie potrzebuję kurczę tego? Kurczę, lamp oil! Ale sztos! Czekaj, to ja bym jakąś lampę może postawił jeszcze, co? Gdzie to kurczę jest? Czekaj, mele. Improved torch. No, pochodnia też by była całkiem spoko pomysłem, myślę. Drewniane strzały, albo proszę ja ciebie kamienne. No niestety kościanych nie zrobimy. Obsydianowych trochę mi szkoda, bo nie potrafię jeszcze strzelać. Także na razie chyba się powstrzymam z tego typu rzeczami. Lampa, ty, Alladyna normalnie. Weź to wytwórz jeszcze, co? Dzięki. Ja bym kurczę postawił ze trzy takie. Chociaż. Czekaj, tyk. Dam jedną. Gdzie by kurczę drugą umieścić tak naprawdę? Albo dobra, na razie jedną. Interakcja, tak, tak, buduj, dzięki. O Jezu, ja to muszę rozpalać w ten sposób, dobra. To już mi się to nie podoba do końca. Dobra, to weź to od razu... Napraw oczywiście. Dzięki. To też, bo się zaraz zepsuje. No, weź nie bądź taki. Już staram się patrzeć na te skróty, żeby... właśnie ograniczyć sobie niepotrzebne jakieś tam ruchy. No i superancko, dobra. Czego ja potrzebuję, żeby ulepszyć, znaczy naprawić to? Aha, to i to. Okej, okay, kumam. I... dobra, to póki co chyba jest okej, okay. Czekaj. To... tego i tak nie zrobimy. Też nie, się nie przyda teraz. Dobra, pokaż mi, co mamy dalej. Co mogę zrobić, żeby kurczę jeszcze poprawić sobie... to wszystko. A po co mi ten dok? Po co mi ten kaktus? A mógłbym na przykład zrobić to jakoś tak, żeby to połączyć ze sobą? Dobra, niech będzie na razie tak. Ja bym potrzebował tych, kurczę, reperkidów. Cyk, cyk, to... no weź to zrób. 6%, że się nie uda. No i się udało, no i wyśmienić się do. Dobra, jest. Idę wybudować tam to coś i liczę na jakieś takie niesamowite punkty, które dostaniemy z tego tytułu. Continue normalnie. Dzięki. Głodny jestem aż, tak? Dzięki. Aha, zmęczony w ogóle. Ola Boga. No dobra, no to śpi. Dziękuję. Czy tu mogę wybudować jeszcze jeden taki... to? Mogę. Wyśmienicie. Tylko czemu skoczyłem?
totalnie niepotrzebnie. Zróbmy może to w ten sposób, co? To ja bym może jeszcze to kurczę wybudował, co? Dobra. No jako tako to wygląda. A przynajmniej zaczyna wyglądać. No to teraz tak. Charakter i pokaż mi, ile mamy tych punkcików. 3. No i z jednej strony kurczę kusi, żeby wydać to. Z drugiej strony, no co 5. Every 5 completed survival tasks give you 1 survival point. No to jest całkiem fajne. 50% bonusu do czytania książek, do szybkości czytania książek oczywiście. Oho. Slow down the dehydration process. Ok. Cooking. I to mi to daje takie te pasywki. No to super. A mam jeszcze jeden punkcik do wydania, no proszę. To ja bym może jeszcze chciał, kurczę, wykorzystać to i spróbować coś zbudować, co by mi dało jakieś punkty. Co ja do tego potrzebuję? Kalimenia. No, takich rzeczy to nie mamy. Mushroom zoo. Okej, to tego też nie posiadamy. Copper saw. Make leather backpack. Okej, skórzany plecak, to nie. Moonshine steel. Liście agawy potrzeba. A moonshine to nie jest jakiś, kurczę, alkohol czy coś w tym deseń? Chyba jest właśnie jako taki alkohol traktowany. Sleeping bag. Wysuszona skóra i ten... A właśnie, a propos takich dziwnych rzeczy, to właśnie podobno warto zrobić przede wszystkim sobie tak. Gdzie to kurczę znajdę teraz? Smoke signal mnie nie interesuje. Suszarnia na jedzenie też mnie teraz nie interesuje. Tu do tego potrzebujemy jakiś fire pot, ale tego nie mamy. Mam glinę co prawda, ale nie możemy nic z tym zrobić chyba aż tak. Chyba, że ten cream byśmy... Cooking clay. No, kurczę ty. Wypalanie tego, gliny. Myślę, że to by było spoko. Myślę, że to by było nawet bardzo spoko. Aha, właśnie, czekaj, bo ja tutaj jeszcze postawić chciałem... To do suszenia skór i koniec końców tego nie postawiłem, nie wiem dlaczego. Gdzie to jest? Tu. Aha, bardzo fajnie, brakuje mi sznurków znowu. To śmienicie wręcz. Zawsze coś, zawsze kurczę coś. Dobra, to mamy jedną włócznię, to ja bym chciał tak, przede wszystkim. Gdzie my mamy te włócznie? Tu jest wooden spear. To ja na pewno chcę wytworzyć jeszcze jedną taką, chyba że kamienne byśmy, nie mamy sznurka, dobra. Niech będą wooden spear, tak ze dwie. Bo mogą się przydać. I tak. O, to są nowe rzeczy. Prymitywna lampa. I niby jak on to zrobił? Okay. Chciałbym... O! Portable... Aha, do tego też potrzebujemy sznurka, wyśmienicie. Dry pipe, to mamy. O! Czyli... A, no tak, mówiliście, że właśnie warto byłoby jak najszybciej zacząć już uprawę roli.
i myślę, że to nie byłoby takim głupim pomysłem. Dobra, czekaj, gdzie to jest? To. No tak, przecież kurczę jest krzywą. Dobra, niech będzie tu. Ja wezmę to jeszcze i proszę ja ciebie, myślę, że tym akcentem możemy sobie zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze.